Letni program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Miesiąc luty, kolejny tydzień, jakby na to nie spojrzeć, karnawał trwa. Dzisiaj postanowiłem razem z moimi gośćmi odrobinę powspominać. O czym będziemy wspominać? Gdzie udamy się z kamerą? Bądźcie cierpliwi. Dzisiaj nie tylko usiądziemy przy stole w izbie u Starki, ale udamy się z kamerą w nieco inne pomieszczenie. Tam, gdzie przez cały czas czuć obecność wioski, której niestety już nie ma. Przychodziłaś wieczorami, było ciastko z jagodami, mała kawa i milczenie, i to ciche serca drżenie. Kolorami jesień biegła, ciemność nocy uczuć strzegła. Wśród sitowia płaszcz perkozy, gdzieś tam wicher zapadł w łoży. A my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Żółte liście za oknami opadają kobiercami, upojeni deszczem ciszą, a na szybach krople wiszą. Przy kominku ogień trzeszczy, wśród gęstwiny sowa wrzeszczy, światu wieści złe nowiny. Kto się boi, kto bez winy? Ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. A my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Ciągle tacy
ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. A my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Dzisiaj w Izbie Ustarki razem ze mną pan Gerard Drobny. Witam serdecznie. Cześć Tomku, witam cię. No i oczywiście, drodzy państwo, wszystko stało się jasne. Przeszliśmy od razu na ty, a tak całkiem na poważnie, to z Gerardem znamy się już bardzo, bardzo długo. Nawet Gerard, jeszcze dłużej. Albo nawet jeszcze dłużej, tak. Gerard, sołectwo czy też wioska Ligota Tworkowska. Bez wątpienia, swego czasu, urokliwe miejsce, do którego wspomnieniami wracamy przez cały czas. Byłeś przez X lat sołtysem tej miejscowości. Trzy kadencje, a wtedy kadencje liczyło się co? Co cztery lata. Państwo szybko policzcie, już wiadomo jak długo pełny nasz gość był, reszta, no. Był sołtysem. Niestety dzisiaj na próżno szukać tej miejscowości na mapach. Dlaczego tak się stało? Tak się stało po prostu w pewnych latach, znaczy wszystko się rozpoczęło w 1917 roku od powodzi. Od powodzi takiej ten bardzo dużej, stuletniej, która właśnie zalała większą część naszego powiatu. I wtedy decyzja zapadła o wysiedleniu, o przesiedleniu naszej wioski w inne miejsca. Natomiast ta myśl to już była od bardzo, bardzo dawna, już postrzegana przez naszych ojców, naszych dziadków. To już kiedyś dziadkowie mówili, że kiedyś jeszcze za Wilusia. To właśnie było tak, że w projekcie była budowa zbiornika przeciwpowodziowego i ta myśl cały czas się przewijała, no ale potem ludzie już się z tym wszystkim się obyli, no i już to zaczęli tak troszeczkę ignorować, no bo było to nierealne. Tak jak wspomniałem, że powódź w 2017 roku przyspieszyła decyzję państwa, no i zaczęło się w ogóle projektowanie tego zbiornika. Czyli mieszkańcy Ligoty Tworkowskiej przez cały czas byli obarczeni taką myślą, że ten zbiornik tam jednak powstanie, ale przez cały czas ta osada, ta miejscowość, ona funkcjonowała. Dokładnie i to bardzo, bardzo prężnie funkcjonowało. Ilu mieszkańców? Mieszkańców było około 170, około 200 mieszkańców było w latach powojennych, kiedy było więcej dzieci, więcej było ludzi, a tak było około 160-170 mieszkańców, było 47 domów. Czyli malutka społeczność, ale bardzo fajnie zżyta, bo nie ukrywam, że patrząc gdzieś tam w zapiski kronikarskie nawet, doczytałem się, że Ligota Tworkowska była swego rodzaju prekursorem na terenie gminy. Mieliście fantastyczny, jak na tamte czasy, plac zabaw. Dokładnie. Mieliście swój park, swój kościółek, tam sporo się działo. To znaczy, to była taka bardzo mała, prężna miejscowość, gdzie właśnie ludzie żyli sobą w takim kolektywie wielkich rodzin. Na przykład o tym, któryś wspomniał o tym parku, który był w latach 50., 60. i to były tylko huśtawki, były koniki, były karuzele i tam się zjeżdżali wszyscy ludzie z dziećmi, którzy właśnie szli się pohuśtać, pobawić. Tego nie było w całej gminie, u nas to właśnie było. Był u nas park i to właśnie było w parku. W park był podium, na którym właśnie się odbywały festyny, imprezy. Zresztą byliśmy parę razy. Miałeś szczęście. Tak, bal muzykantów. Bal muzykantów, dokładnie. Piękne, piękne. Oczywiście ten park był na takiej ścieżce właśnie, która wiodła do przewozu przez Odrę, łódka była właśnie i tam właśnie trzeba było dojść, żeby przejechać na drugą stronę, tam z drugiej strony była miejscowość Tworków, w której był dworzec PKP i tam właśnie był pociąg, który właśnie woził tych ludzi, naszych ludzi, wszystkich tych szkolnych dzieci, które właśnie chodziły do szkoły do Raciborza i,
i tam właśnie ta łódka miała taki symbol przewoźnika. Czyli była łódka, która towarzyszyła mieszkańcom, tak, działała była wkomponowana. Jako środek transportu, tak. Ale ta łódka przecież była jeszcze do niedawna w Ligocie Tworkowskiej. To była jedna z wielu łódek, tam było parę łódek, za moich czasów były te łódki, które właśnie zniszczyły się, remontowali, ta właśnie była akurat z blachy. To już była taka łódka, która była troszeczkę zrobiona nowocześnie, na te czasy oczywiście. Ona potem stała jako pomnik w parku przed wejściem, przed kościółkiem. To właśnie był taki pomnik, nasz pomnik i takie wspomnienia, które właśnie ludzie kojarzyli z tym przewozem, z tym przewoźnikiem, z tym tworkowym, z tymi pociągami, z tymi na przykład idąc do właśnie młyna, zmielić pszenicę na mąka, to trzeba było łódką przyjechać, bo młyn był w Tworkowie. Idąc na lody do Tworkowa, do Siwunia, trzeba było przyjechać przez Odrę łódką. To więc to była taka część naszej społeczności. Był to taki swego rodzaju prom. Tak, prom. Prom może nie, no, ale bo prom to właśnie to tam konie i tak dalej, tam różne te większe te, ale to były tylko rowery i normalnie ludzie tam przejeżdżali. Urokliwy mały kościółek w Ligocie Tworkowskiej, miejscowości, która, tak jak wspomniałeś, liczyła niespełna 200 mieszkańców, to jest chyba wielki zaszczyt mieć taki kościółek, a do tego jeszcze, drodzy Państwo, mieć takiego organisty, bo Gerard był organistą w kościele. No, późniejsze po tym czasie, po tam kilku innych organistach, ale no, kościółek ten był wybudowany w 1902 roku. W 1902 roku, potem pierwsza msza była w 1957 roku, 1957 roku. Najpierw to była filia parafii z Tworkowa. Na przykład mój ojciec był chrzczony w kościele w Tworkowie. Potem kościółek był wybudowany, tam mszy nie było, tylko tam były takie różne modły typu różaniec majowy, nabożeństwa. No, potem to przeszło pod parafię Lubomia, filia parafii z Lubomia, potem powstała parafia w Bukowie i zostało to przydzielone pod parafię Bukow, było filią parafii z Bukowa. Regularnie, co jakiś czas, jesteśmy przygotowani na to, że opady deszczu na przykład nas nawiedzają, ale wy jako mieszkańcy no byliście bardziej narażeni ze względu na sąsiedztwo koryta rzeki, na te podwyższone stany. Jak znosiliście to jako mieszkańcy? Jak reagowaliście na wzmożone opady deszczu? To znaczy myśmy byli z Odrą zżyci. Myśmy właśnie żyli nad tym Odrą, myśmy czuli to koryto. Myśmy wiedzieli, jak deszcz pada, idą chmury. To tak się patrzało, może to jest teraz troszkę dziwne. Nie było tych synoptyków aż takich, to jak teraz są. Po prostu trzeba było widzieć, trzeba było czuć, trzeba było czytać. Myśmy to potrafili robić. Pomimo tego, żeśmy żyli prawie, że na samym brzegu tej Odry, to byliśmy i tak wyżej od wszystkich wiosek. Na przykład Buków był bardziej poszkodowany przez jakąkolwiek powódź niż na przykład Ligota. Nieboczowy były bardziej zalewane niż Ligota. Myśmy mieli jedną część tej wioski od kaplicy w stronę Bukowa, tam było najniżej. I tam ci ludzie to naprawdę byli poszkodowani, ale my potem w drugą stronę już było wyżej. Na przykład powódź 9-7. U nas w naszym domu nie było wody w części mieszkalnej, tylko w piwnicach. I 9-7, jak przyjechali z darami nas po prostu tam dzielić tam jakimiś kocykami, czymś tym, to myśmy mówili, jedźcie tam, gdzie jest gorzej. A gorzej było na Płoni, było w dół rzeki. Myśmy wiedzieli, że mamy w tym miejscu, że mamy uciekać, z bydłem, że mamy coś tam podnosić, mamy odkręcać silniki, mamy się ewakuować. Myśmy czuli, myśmy czytali tą Odrę. Także pomimo tego, że było to jak było, to myśmy żyli z tą Odrą. No i pewnego dnia zapadła już ta decyzja, postawiono kropkę nad i, zbiornik trzeba wybudować i no niestety mieszkańcy wyprowadzają się. Jaka była reakcja tych mieszkańców? Reakcja była fatalna. Myśmy po prostu stworzyli taki komitet obrony przed wysiedleniem. Komitet, który właśnie razem z wioską Nieboczowami, z byłym sołtysem Ludzkim Wendelbergiem stworzyliśmy taki komitet, który właśnie bronił przed wysiedleniem tych dwóch wiosek. Mieliśmy inne plany, inne perspektywy. To potem się wiązało z zebraniami, z sesjami, z podpisami, z petycjami, że to po prostu nie jesteśmy w stanie uratować, bo nacisk ze strony państwa był tak duży, że już było czuć, że raczej nie damy rady.
Nieboczowo tam coś jeszcze potem próbowały robić, Ligota potem się już poddała. Ale wierzyliście w to, że jest iskierka nadziei, że to się da jakoś, nie wiem, z tym korytem Odry, z tym zbiornikiem przesunąć te kilka kilometrów, żeby ocalić tą wieś? To sołectwo Ligota. Myśmy się bronili nie o to, żeby przesunąć, tylko żeby w ogóle, żeby zbiornik nie powstał. Tylko żeby myśmy mieli taką perspektywę, jeden z tych właśnie perspektyw był taki, żeby poszerzyć koryto, żeby zrobić przepustowość większą, żeby po prostu ta woda miała ujście. Koryto Odry nie było remontowane od bardzo długich czasów, także to koryto Odry, te dno Odry się podwyższały. W środku Odry rosły drzewa, robiły się wyspy. Myśmy byli za tym, żeby to koryto poszerzyć, pogłębić i go wzmocnić, żeby ten przepływ tej wody był lepszy. Bo tu chyba warto przy okazji dodać, że my jako państwo o trakty rzeczne no niezbyt dbamy. No, kiedyś się dbało, kiedyś jak nie było sprzętu, to dbali, remontowali. Potem był taki okres, że nie robili nic, więc tam każda jedna powódź, jak coś tam zdewastowała, jakieś brzegi, coś tam przymuliło, zamuliło. No i ta przepustowość była bardzo, bardzo mała. No więc, ale tutaj była polityka, żeby w tym miejscu zrobić zbiornik, brzegi, nie w tym miejscu, gdzie są, tylko poszerzyć. No więc po tym, żeśmy już wiedzieli, że państwo jest bardzo mocne, że to zrobią, no wtedy żeśmy się już poddali. W budynku, w którym gościmy w dniu dzisiejszym, znajduje się izba Ustarki, ja. Ale nad nami znajduje się izba pamięci Ligoty Tworkowskiej. Tak, jest to izba pamięci, która właśnie tam, żeśmy przynieśli wszystkie te nasze trofea z naszej świetlicy, z część tam jest z kościoła, część tam jest ze straży, z klubu sportowego, zdjęcia, pamiątki, puchary, sztandary, to właśnie tam się to mieści. W takim razie, Gerard, jeżeli nie będziesz miał nic przeciwko, to przejdziemy do góry. Zapraszam. I tam też udamy się. Oczywiście. Z kamerą. Gerard, to swego rodzaju fenomen, że tu macie taką fajną swoją izbę. Znaczy, to jest bardzo fajna swoja izba, to jest dzięki właśnie temu, że myśmy się starali, żeby te nasze wszystkie dobra zostały przeniesione. Oczywiście tutaj właśnie bardzo dużą rolę odegrał nasz wójt, dr Czesław Buryk. Oczywiście za jego pomocą skorzystaliśmy właśnie z jego pomocy, z jego doradztwa. No i dzięki niemu tutaj właśnie jesteśmy w tej izbie, która właśnie jest dla nas pamiątką, szczególną pamiątką. Wioska, jeżeli chodzi o Ligota Tworkowską, to ona powstała w którym roku? Jak, na który rocznik jest datowana? Datowana 1428, coś takiego. To są pierwsze zapiski w kronikach, do których żeśmy dotarli. Widzę obraz tego kościółka z Ligoty Tworkowskiej. Kościółek już nie istnieje. Został, no niestety, wyburzony, chociaż tak nie do końca wyburzony, bo on został przeniesiony. Odtworzony tutaj właśnie w tym miejscu. To jest... Ty właśnie to, co właśnie widzisz, co patrzysz, to są cztery zdjęcia. To jest wiosna, lato, jesień, zima. To właśnie zostało namalowane przez tutaj właśnie naszą Iwonę Świerczek, która właśnie jest pracownikiem właśnie tego Domu Kultury. I ma takie zacięcie artystyczne przez wielkie A, która właśnie zrobiła tam. To jest właśnie jeszcze poparte wierszami i wspomnieniami, zresztą bardzo głębokimi. No także tych pamiątek po kościółku jest bardzo dużo. Bardzo dużo po naszej straży, po naszej świetlicy. Czyli sama ta izba jest swego rodzaju taką kroniką. Dokładnie, to jest taka esencja naszej wioski. Bo jeżeli chodzi o wiedzę, którą można wchłonąć dotyczącą Ligoty Tworkowskiej, to ona się też znajduje w książce. Ligota Tworkowska z biegiem Odry, z biegiem lat, autorstwa pana Bogusława Szymiczek Jędrośka. Książka wydano nakładem Gminnego Ośrodka Kultury w Lubomii w 2013 roku. I tak przeglądając całą zawartość tej książki, no to rys historyczny, którego nie brakuje. Ciekawe również obrazki. Ja może przerwę, że właśnie te obrazki są ilustrowane przez Kazimierę Drewnią, która właśnie jest związana bardzo mocno z Ligotą Tworkowską, tam ma właśnie swoje korzenie, ona to czuła i właśnie to przyniosła na te wszystkie, na tą ilustrację tejże właśnie książki. A jest to zdjęcie karczmy. Karczma to mi się kojarzy z takim naszym szynkiem, w którym coś się dzieje.
Czy w Ligocie Tworkowskiej też była taka karczma? Były trzy karczmy. Poważnie? Trzy karczmy były. No to tak jest po prostu, to są lata przedwojenne. To kiedyś to był szlak właśnie, przez który przejeżdżały furmanki z Tworkowa. Przejeżdżały na Hoimgruba, czyli na kopalnię Marcel, kopalnia 1 maja, tam właśnie brali węgiel i podczas tej podróży to zahaczali o te karczmy. I tam właśnie w tej właśnie książce są te karczmy opisane, ile tam sprzedali piwa i jakie tam były takie różne sytuacje typu karczma i tam coś jeszcze. Czyli o ekscesach w Ligocie Tworkowskiej też można się doczytać w tej książce. Tu jest na przykład zobrazowano też bardzo fajnie, charakterystyczno, bo taki czerwony budynek, nie ukrywam, że też go pamiętam, Ligocka Szkoła. Tak. To tam potem była biblioteka? Był Dom Kultury, była świetlica, była biblioteka i były dwa mieszkania komunalne. I tam w tym budynku były bale muzykantów. Bale muzykantów, na których żeśmy tam grali obydwaj. Było fajnie. Zresztą bardzo fajne. Wrażeń co nie miara. Kolekcja motyli na przykład dyrektora Drozdy. To właśnie tam właśnie w tejże szkole, to w tym mieszkaniu komunalnym mieszkał Drozda, który właśnie miał hobby zbierania motyli i to jest zresztą, jak tam widać na tym zdjęciu, jest tego dużo. Jeżeli wracamy wspomnieniami do nawet tych sportowych zacięć mieszkańców, to była drużyna sportowa, mieliście swoje boisko. Tak. Była drużyna, która się nazywała Start Ligota Tworkowska. Start Ligota Tworkowska. Drodzy Państwo, i mieliśmy okazję przed nagraniem porozmawiać właśnie z Gerardem, że sam byłem zaskoczony pewnego pięknego dnia, odwiedzając Ligotę Tworkowską, która już była na etapie wysiedlania, już to widmo tej likwidacji całego sołectwa wisiało nad mieszkańcami. A jeszcze była murawa boiska do pozazdroszczenia przez inne sołectwa. Tak, bo myśmy właśnie o to dbali. To było jeden z piękniejszych obiektów, może nie akurat gminy, ale było to boisko sportowe, na którym się odbywało bardzo dużo imprez, nie tylko sportowych, ale dożynki, zabawy i różne inne festyny strażackie. Był także kort tenisowy, który był nie tylko kortem, było na tym korcie myśmy grali piłkę siatkową, myśmy grali myśmy nawet przez zimę to żeśmy go zalewali wodą i to było lodowisko. Były tam imprezy, było tam oświetlenie, była tam woda, były tam imprezy do późnych godzin nocnych, wieczornych. Młodzież tam się właśnie skupiała i tam właśnie bardzo, w bardzo kulturalny sposób ale spędzała swój czas. To spróbujmy to teraz przenieść w realia obecnej doby, kiedy wszystkich trzeba o wszystko prosić, nikt nie ma na nic czasu. A tam była mała, skromna osada, no tak to nazwijmy, niespełna 200 osób, wszyscy zżyci z sobą i każdemu zależało na tym, żeby to był ten numer jeden w gminie, w powiecie, w województwie. Znaczy może nie akurat numer jeden, myśmy byli bardzo, bardzo prężni, myśmy spędzali czas w takiej integracji. Właśnie tego czasu i tych naszych młodych lat, tego bym życzył wszystkim sołectwom, wszystkim wioskom po kolei, to co było kiedyś. Myśmy to czuli, myśmy wiedzieli, że to jest piękne, że to jest, może wtedy żeśmy nie wiedzieli, ale teraz patrząc na to z perspektywy czasu, to wiem i mogę gościom powiedzieć, żeśmy żyli w bardzo pięknej miejscowości, chociaż mówili o nas różnie, że taka mała wioska, że taka dziura, że coś tam, ale to było tak piękne, że teraz wszyscy inni nam pozazdroszczą tego, że było tam bardzo fajnie. Tam ktoś przyjechał do nas i spał, ktoś z gości przyjechał do nas na noc i spał u nas w pokojach i mówi, że najbardziej przerażała go cisza. A teraz co niektórzy zatęskniliby wręcz za tą ciszą. Dokładnie, dokładnie. I no. Jeżeli mieszkańcy, niespełna 200-osobowa grupa mieszkańców i kojarzyć ich z miejscowością Ligota Tworkowska, żyliście z rolnictwa, było większość rolników, czy pracowników kopalń na przykład? Znaczy wtedy żyli tylko i wyłącznie żyli z rolnictwa. Były też kolejarze, potem w latach 60. to już było górnictwo. Było, ale
przed tym wszystkim, po II wojnie światowej, to były tylko żyli z rolnictwa ludzie. Był przemysł rolniczy, oczywiście na tę skalę w tych latach, no bo to wiadomo, to nie były takie hektary jak teraz, no ale dało się wyżyć i ludzie żyli. Żyli skromnie, może nie akurat biednie, ale żyli bardzo wesoło i... Pytam o te Stany, czy tych górników było sporo, bo też jako jedna z nielicznych miejscowości w gminie mieliście swój górniczy sztandar. Tak, był górniczy sztandar, to był górniczy sztandar. W latach 60. w ogóle było modne górnictwo. Ja sam byłem górnikiem, także przede mną też było parę górników. Sztandar był zakupiony w 1984 roku, przepraszam, górniczy sztandar. Natomiast strażacki sztandar był w 1977 zakupiony jako straż. Drodzy Państwo, to jest dopiero sołtys sołectwa. On pamięta nawet daty. Ja przyznam się, do dat nie mam pamięci. To znaczy... Ale kiedy zapytam jeszcze o datę pierwszego wysiedlenia, pierwszego wyprowadzenia, pierwszej rodziny z Ligoty Tworkowskiej. Pierwsza, o ile ja się nie mylę, to był 2004 rok. 2004 rok. To był także w 2004 roku, była w kwietniu ostatnia msza była w kwietniu i po tej mszy już był kościół rozbierany przez firmę, która właśnie tutaj budowała kościół. Ostatni odpust to był w 2003 roku, 26 sierpnia i to był odprawiany przez proboszcza z Neboczów, Janusz Rudzki, tak. Janusz Rudzki, ostatnią mszę odpustową odprawił nam ksiądz Janusz Rudzki. Natomiast ostatnia msza była, to był ostatni odpust, a ostatnia msza była zaraz za rok w kwietniu. Spory kawał historii, ta Ligota Tworkowska. Zostało to gdzieś zapisane. Macie jakiś dostęp do kronik, do notatek? Jest kronika napisana w 1945 roku przez Alberta Gołąbka. Albert Gołąbek to był taki zacny człowiek, który kiedyś był fojtem. Kiedyś nie było gminy, tylko każda wioska miała jakiegoś tam fojta, jakiegoś tam swojego włodarza i on właśnie prowadził tą kronikę naszej wiosce. Pierwszy zapis tej kronicy jest w 1945 roku, ale on po prostu brał materiały i wspominki swoich ojców, dziadków. I zaczął tą kronikę od bardzo, bardzo dawna, jak jeszcze były nie państwowe, tylko jeszcze swon, jakieś tam hrabi. No więc zresztą w tej książce to jest napisane i jest bardzo, bardzo, bardzo mocno i głęboko opisane przez Alberta Gołąbka. Na podstawie tej właśnie kroniki powstała ta książka. Nie ukrywam, że z wielkim zaciekawieniem dzisiaj rozmawiamy. Ja przysłuchuję się temu wszystkiemu, co masz do powiedzenia, bo to naprawdę kawał historii. Jeżeli chodzi o mnie i o moją rodzinę, to też spędzaliśmy, może nie sporo, ale część czasu w Ligocie Tworkowskiej. Moja mama, nieżyjąca już, bardzo lubiła tam jeździć na msze. Tak. Mały, kameralny kościółek, w którym no, najwidoczniej tam potrafiła się nad wyraz dobrze skupić na modlitwie. Może jeszcze wspomnę o takich rzeczach, jak na przykład był taki kustosz, taki właśnie pan, który się nazywał Kurzytem Henryk, był kowalem, który właśnie dzięki niemu powstał tamten kościół, powstał w parku ten plac zabaw, w ogóle dużo, dużo rzeczy, o których on walczył, straż na przykład. Ojciec jego właśnie był kustoszem i zapoczątkował drużyny OSP w Ligocie Tworkowskiej. Także o tych ludziach trzeba pamiętać i wspominać. Oczywiście pałeczkę po nim przejął syn, który właśnie pisze dalej tę właśnie kronikę, Krystian Kurzydem, który właśnie bardzo dużo dla nas robi. Iwona tutaj Świerczek, która właśnie tutaj się wkomponowała jako pracownik tego budynku BOK-u. I dużo pracy tutaj właśnie wkłada w to, żeby powstało, żeby ta izba właśnie u tej Starki, to właśnie jest jeden z projektów, ona właśnie to utrzymuje, pielęgnuje to, sprowadza tam jakieś różne rzeczy, woda. No więc
O tych ludziach chciałbym wspomnieć. Nie chcę ich właśnie, żeby oni byli pominięci. A tak z ciekawości. Ligota Tworkowska zniknęła z mapy. Trudno doszukiwać się na mapie miejscowości Ligota Tworkowska. Gdzie w takim razie teraz przebywa były sołtys tego sołectwa? Były sołtys po prostu nie poszedł bardzo daleko, tylko poszedł do tej samej gminy. Tylko jestem właśnie, mamy wybudowany synem w gminie. Tutaj właśnie mamy dom w miejscowości Lubomia, ale zawsze jak przejeżdżam, jadę właśnie do Ligoty, czy z Ligoty, czy jestem w Ligocie, to wiem na dzień dzisiejszy jeszcze kto, gdzie mieszkał, także z łezką wokół wspominał właśnie te piękne, fajne nasze młode czasy. I to, drodzy Państwo, było wspomnienie, a naszym gościem był dzisiaj pan Gerard Drobny, swego czasu sołtys sołectwa Ligota Tworkowska. Dziękuję za poświęcony czas i za te barwne opowieści. Dziękuję Ci, Tomku, w ogóle za wywiad, żeś mnie dopuścił do tego, że mogę coś przekazać, coś po sobie zostawić. Bo to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, żebyśmy przez cały czas byli świadomi, że to nasze miejsce, w którym mieszkamy, ma bardzo bogatą historię. Być może niezbyt często o tym mówimy, niezbyt często pokazujemy to, a ten nasz program Rozmowy w Izbie Ustarki służy ku temu, aby zapoznać nas wszystkich z tą jakże bogatą historią tego miejsca i tego terenu. Partnerem programu jest Radio Bercik. Najlepsze radio w sieci. www.radiobercik.eu. I'm gonna make you mine.
tak se tu dziś osiedza na tym bujaku i tak se myśla, ludzie, jak ten czas ogromnie gipko leci. Niedawno nowy rok, karnawał, zabawy huczne, a teraz środa popielcowo już mamy. Czyli pierwszy dzień postu przed Wielkanocą. Przez te 40 dni tego postu przygotowujemy się do tych świąt wielkanocnych. Ale wiecie, za moich młodych lat kiedyś były wesela wam na wiosna i na jesień. Jożech akurat się wam wydawała we kwietniu. U nas w domu to akurat mieliśmy taki okres przygotowywania się do tego wesela. Wiecie, jeździło się za mąką, za cukrem, wszystko to trzeba było skludzić do chałupy, bo kiedyś te wesela robiło się w domu. Albo jeszcze jak kiedy umiał, nie miał mieszkania, miał małe, nie miał w domu miejsca, no to robił to we straży, albo na działkach pracowniczych, tam kiedy była taka większa sala. Ale my mieli miejsce w domu i my robili weseli w domu. Bez te 6 tygodni do tej Wielkanocy to się tak jak to padała, swoziło cukier, mąka, mak do kołocza, topiło się masło do bundzloków. No a kiedy dostał pakiet z Niemiec, no to my odkupowali rozynki, mandle, kokos, żeby ta gościna piekno zrobić. A przed samym tym weselem tak tydzień to się piekło kołocz. A przed tym pieczeniem kołocza, to wiecie, był taki zwyczaj u nas, że sąsiady, kiedy chował kury, krowa tam miał, to wszystko, co umiał, przyniósł nam do tego kołocza. Jajca nanosili, syra białego, masła i potem się piekło kołocz. Już od samego rana się w domu mieszało w takich dzieżach wielkich, ciasto na kołocz, posypka się robiło, a do piekarza się jechało zemlić mak i syr. Pożyczowało się też blachy od tego piekarza i ten kołocz się dawało na te blachy w domu. I gotowy kołocz z posypką wiózło się do piekarza, kiedy go piek. Jak się go przywiózło do domu, to się z tych blachów go syminało, przewracało na drugą stronę, co by wychłodnił. Ale w tym samym dniu jeszcze się go nie pakowało. Ale w tym samym dniu też szło się z paradnym kołoczym do młodej pani albo do młodego pana. Ale wiecie, o tym paradnym kołoczu to jową pogodą nie skorzy, bo to je dużo do godania i je ogromnie piękny zwyczaj. Ale tak na drugi dzień, jak już ten kołocz wychłodnił, to się go pakowało. I roznosiło się z sąsiadom, gościom weselnym, znajomym. A wiecie, jak się tego kołocza tak kupa piekło, to też się i kupa gieszynków dostawało, bo dziecko kiedyś coś za ten kołocz dał. I ci młodzi mieli do kuchni prawie wszystko, mieli ręczniki, mieli cychy, co kiedy miał, to dał. Potem we wtorek to już wam przychodziły kucharki. Zaczynały piec ciasteczka suche. Zetwało im tak to można i ze 2 dni, bo zanim się to polukrowało, zanim się to podekorowało wszystko, było przy tym kupa roboty, a musiało być rozmaitych ciastek mocka. We czwartek to zaś się już piekło dortynsztyki i dorty na weseli, bo piątek to już był zarezerwowany na robienie klusków i mięsa. Ale jeszcze, mówicie, już tak kole wtorku też przychodził masoż i zbijał świnie albo i cielika, bo jak się wiedziało, że to wesele już będzie pół roku naprzód, no to się chowało we chliwie świnie, chowało się cielika, kury, żeby było z czego ta gościna zrobić. No a potem już, jak to wszystko było narychtowane, to w sobotę rano przychodziła fryzerka i przychodziła w czas rano, co zrobiła fryzura młodej pani. Bo kiedyś to było tak, że do młodej pani przyjeżdżali już goście weselni na śniadanie. I jak pojedli te śniadanie, przyjechał młody pan po młodą pani i potem wszyscy szli do kościoła.
A że muzyka była w domu, to my musieli wychronić jedna izba i kolej czwarte, piąte przychodziły muzykanty i była muzyka na całego. A weseliwom było 2 dni, a jak gości było kupa, to trzeba było powychraniać 2, a niekiedy i 3 izby, żeby tych ludzi wszystkich pomieścić. A na 3 dzień, wiecie, to się weselowało jeszcze ze wszystkimi sąsiadami. Bo to tak temu się dziękowało za to, co do kołocza przyniósł, temu, że pomógł przy weselu, bo to kiedyś było kupa roboty. I wiecie, to było taki inkrze weseli niż teraz. Bo teraz to tak, czy ja wiem, czy to idzie nazwać, że się człowiek narobi przed weselem. Teraz się jeno bele motaszka z pieniędzami, rano się wystroi, ani nie ma gości u młodej pani, ani młodego pana, no wszyscy jadą pod kościół. A po ślubie wszyscy do restauracji. I jak się przyjdzie po takim weselu dudom, to je wszędzie czysto. Ale jomu padom, to nie są te wesela, co było kiedyś. Widzicie, ja już byda miała chnetka, wiecie, za pora lot i 50 lat po weselu. Tak my se szczęśliwie z moim dożyjemy, myśla. Ale do dzisiaj wspominam, jaki te weseli było, jak się to wszystko rychtowało, jako to była uciecha, wiele się przy tym człowiek uśmiał, a że maraz też się poschraniało po weselu. A jeszcze było tak, wiecie, że doma nie było tyle czarów rozmaitych, talerzy, glasków, widełków. Wszystko to kiedyś się wypożyczowało. A były takie wypożyczalnie, ja pamiętam u nas, kiedy my mieli pożyczone, była taka praktyczna pani. Tam się zajechało autem, przywiozło się wszystkie szkorupy do obiadu, szkło, garce i było w czym ważyć i z czego ta gościna zrobić. A stołki, to zaś kiedy sąsiad miał traktor, to wiecie, dziecko ze straży poprzywoził. Stoły się postroiło. I tak wam powiem, taki to całkiem inaczej te weseli było. I według mnie piękniejsze. A dziś, o, ja nie wiem, żeby to było weseli taki w tej restauracji. Ale wiecie, taka jest moda. Bo kiedyś to się no wesela robiło na wiosnę i na jesień, bo wtedy było zima. A teraz okres weselny jest głównie bez lata. Bo w tych restauracjach wszędzie, wiecie, mają ta klima. I chłodnie mają wielki, a w domu kaj to szło wszystko posraniać. Coś do komórki, coś do pewnicy, żeby się to nie popsuło. Ale mimo tego, że człowiek się tak narobił przy tym weselu i kucharki i wszystko, wiecie, to jednak było te weseli dużo, dużo piękniejsze. Starka jak zwykle zaciekawiła nas swoimi ciekawymi opowieściami. Jednak stałym elementem podczas rozmów w izbie u Starki jest wizyta muzycznego gościa. Dzisiaj razem z nami zespół Etka, który na scenie muzycznej zadebiutował w 2016 roku. Zanim jednak będziemy mieli okazję porozmawiać z Kasią i z Etkiem, obejrzyjmy jeden z ich teledysków. Narysowałam cię palcem na piasku setny raz, samotny pusty brzeg. Przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki tobie że kiedy niebo jest tak blisko, można je stracić w jeden dzień.
raz ty całowałeś mnie, to coś do nieba niosło nas. Namalowałam cię kropelką rosy jeszcze raz. Powoli gaśnie dzień, zabrałeś tęczy cały blask. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Rodzinny duet o niebanalnej nazwie Edka. Witam serdecznie. Witamy również. Kasia i Edek. Z Edkiem mam wrażenie, że znam się ho, 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 albo jeszcze dłużej. Kasię miałem okazję poznać już w formacji Edka, słuchając utworu Narysowałam Cię. Tak. Kogo chciałaś narysować w tym nowym składzie, bo to był twój, jakby nie było, nowy skład. Mój drogi, chciałam narysować piękną miłość, chciałam narysować cudownego mężczyznę, może tą miłość nie taką bardzo piękną, może troszkę nieszczęśliwą, ale jednak zawsze miłość. No to powiem ci, Kasia, że udało ci się narysować i zarysować odpowiednim tuszem, odpowiednim pisakiem również nazwę Edka na śląskiej scenie muzycznej. Jeżeli chodzi o wasz duet, to nie ukrywajmy tego. Tata i córka. Razem tworzycie ciekawy projekt muzyczny. Jak to jest taka współpraca tata-córka? Powiem ci, że współpraca bardzo dobra, ponieważ jest bardzo dobra relacja. Córeczka, tatuś, córeczka, tatusia. No. Także to już jest od małego. Bardzo dobrze ze sobą współpracujemy. I dzięki temu też właśnie na tej, powiedzmy, nazwijmy to scenie muzycznej, idzie nam ta współpraca bardzo dobrze. I dajecie się przez cały czas poznać z tej jak najlepszej strony. Edek, można cię skojarzyć z kilkoma zespołami. Emi Band, Edmans, jakby na to nie spojrzeć, jesteś współzałożycielem tych zespołów. Czy to, co było wcześniej, przed Edka, to była taka przygoda, czy szukanie odpowiedniego współtowarzysza do tego, żeby stanąć razem z kimś odpowiednim na scenie? Wiesz co, ja zostałem wyciągnięty do odpowiedzi, bo kiedyś zaczynałem karierę w takim zespole rockowym, bez szefa i przyszedł taki moment, trzeba było decydować w lewo albo w prawo, czyli albo rodzina, albo kariera. A wtedy ciężko się było utrzymać z tej kariery tak zwanej. Teraz też zresztą. No i na długie lata zniknąłem ze sceny takiej tej powiem sobie, profesjonalnej czy szerzej znanej. Aż mnie kolega wyciągnął, Manfred, do zespołu Edmans. To jest w zasadzie jego pomysł. Akurat, wiesz, on ma możliwości i studio nagraniowe,
i robi fajne teledyski i tak dalej. No mówił mnie, chociaż przyznam, z początku te klimaty mnie nie kręciły, ale jak już się wkręciłem, postanowiłem robić to w miarę możliwości jak najlepiej. Nie? Tak, wtedy bo ja, to ma tu, sens. Ja tu się wtrącę, bo zawsze Edziu daje już potem całego siebie. Bo tak, to są i jest tak. Muzyka, i są teksty. Takie bardzo prawdziwe. No właśnie, Kasia, tata dał się poznać jako bardzo dobry tekściarz. Jego teksty śpiewa większość wykonawców nie tylko tej śląskiej sceny muzycznej. Nie masz czasem wrażenia, że on w tych tekstach sprzedaje siebie, sprzedaje rodzinę, tak się odsłania na formę. Powiem ci, że zdecydowanie tak, bo te teksty są bardzo prawdziwe i może też dlatego tak lubiane, tak dobrze znane przez tych wszystkich artystów. To są teksty dotyczące i jego przeżyć wszystkich, i tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje między ludźmi, relacji, miłości. I dlatego mówię, tak są właśnie bardzo lubiane. Jest taki utwór, bez którego tak szczerze nie wyobrażam sobie żadnego mojego wyjścia na scenę z muzyką we dwoje. Zgadnij, kto napisał tekst. Musiałabym się teraz ciężko zastanowić. Ja ci powiem. Edek Sikora. Wow. Ale to była twoja decyzja. Teraz niespodziankę mi zrobiłeś. Tomek do mnie zadzwonił, no i tak się stało, moi drodzy. Edek, twoja przygoda, bo już wspomniałeś o tym zespole Bez Szefa, twoja przygoda muzyczna zaczęła się w zasadzie szkoła podstawowa, 8 klasa. Potem w szkole średniej zająłeś się już nieco poważniej tą muzyką. No i ta grupa, zespół Bez Szefa, sukces jak na tamte czasy, ale zniknąłeś z tej sceny. No, wiązało się to, tak jak wspomniałeś, z tym, że trzeba było wybierać. Powrót 99, no też już poznaliśmy poniekąd, ale jak ci się wracało? Te inne realia, bo to też były inne realia. Wtedy Pagard i wszystko żyło, a potem no już trochę prywatnie. No tutaj powiem tak, że wtedy może było troszeczkę łatwiej, jak już się przeszło te właśnie podstawowe rzeczy, bo wtedy ten zespół Bez Szefa praktycznie, gdyby nie to, że menedżer zdecydował inaczej, nie będę mówił kto. Mieliśmy być w Jarocinie, mieliśmy być w koncercie debiutów w Opolu, a on zdecydował, że nie. Czekaj, mieliście być w Jarocinie, czyli Jarocin kojarzy mi się, wiesz, raz w życiu byłem na festiwalu w Jarocinie, ale tam wszyscy mieli bujne fryzury, nie to co my na przykład dzisiaj, jeżeli Państwo nas oglądają. Ja dysponuję takim teledyskiem z tamtych czasów i też wtedy na tym teledysku miałem jedynym zresztą Bez Szefa jeszcze w miarę bujne włosy. No to w takim razie, drodzy Państwo... Mamy w domu takie zdjęcia. To my tych zdjęć nie będziemy oglądali, ale myślę, że odrobinę tego teledysku za moment Państwu pokażemy. Biegłbym drogą bez wytchnienia, biegłbym właśnie tam, gdzie mieszkają moje gwiazdy, drogę przecież znam. Horyzont, gdzie się pręży jasny tęczy łuk, to królestwa snów i czarów, gdybym tylko mógł. Za czerwony wiosny przerwać dziwny krok, to wszystkim wszystko okrył szarą mgłą. Rozpląta się więzy, przebić głową mur, za którym jest cisza. Kasia, pracując z tatą razem na scenie, czasami masz wrażenie, że pojawia się taki konflikt pokoleń? Nie. To jest mój Edziu, to jest mój tata oczywiście, ale jeżeli już wchodzimy na scenę, to jest mój współpracownik. Taki partner sceniczny. Taki partner sceniczny, tak. I chodzi tutaj bardziej o to, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę, otworzyć się do ludzi, być razem z tymi ludźmi, z nimi się bawić, ich bawić, niż patrzeć na to, czy jest jakoś bardzo komfortowo, czy nam, żeby mi się podobało, czy to, czy tamto. Nie, bardzo dobrze mi się z tatą współpracuje. I macie też coś takiego, że rozumiecie się bez słów, spojrzycie na siebie i... Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
To są te triki. Tak, to są te triki, puszczanie oczek, czy uśmiech odpowiedni. Bo się długo znamy. Już... Długo. Kasia, bardzo często słyszę w opowiadaniach taty mysza. Kto to taki wśród was, między wami? Oj, mój drogi, mysza to jest ukochana Edwarda. A, moja muza. Znaczy powiem tak, trochę żartem, trochę serio. Każdy artysta musi być taki trochę poniewierany. Nie, mysza całe życie mnie ściga, nie? Ona z tego czasu, jak jeszcze grałem rockowo, to tak pół na pół, ale od czasu, jak zauważyła, że jest ZAX, taka organizacja, że można na graniu fajnie też zaistnieć finansowo, to jakby bardzo, bardzo mnie zachęca. No i właśnie mysza była tym inspiratorem tego, żeby coś zacząć robić dla Kasi, nie? Ale nie powiedziałeś podstawowego słowa, kim ta osoba jest. Mysza jest moją małżonką. Znamy się od, ja byłem w 8 klasie, ona była w 5. No i tak co roku ze sobą, tak miesiąc, dwa, bo dłużej z umie szło wyczynać. Pochodzili. No i, tak, i robiliście sobie takie przerwy. Takie przerwy, tak. To jest bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra, bo potem zaczynaliście tęsknić do siebie. No to powiem ci, mamy coś wspólnego. Tak. I w końcu stwierdziłem, że jak to było w samych swoich, że po co mi nowy wróg. Tą dziewczynę znam bardzo dobrze, no jakoś tak udało nam się dojechać. 40 lat małżeństwa. Tak, został ten zestaw podstawowy. Tak. Iwonka i Edziu. No dobrego składu się nie zmienia, po prostu. Tak barwnie opowiadaliście, Kasia, o mamie, Edek opowiadał o żonie. No to w takim razie chyba jedne z bardziej drażliwych pytań, które chciałem wam zadać. Nikt jeszcze tego pytania z gości nie usłyszał w izbie ustawki. Kasia, jak jest Edek? Edziu, bardzo inteligentny, przystojny, elokwentny, bardzo wrażliwy mężczyzna, potrafiący bardzo wspaniale rozmawiać, dyskutować. Ale ja na razie w superlatywach. Ta druga część nadejdzie. A tą drugą część, no jak, ja każdy, jak każdy mężczyzna, troszkę zmierzły, troszkę mu się nie chce, a to za bardzo chwilę, a to zaraz zrobię, a to nie słyszałem. No tak, myślę, że też to znasz ze swojego domu. Edek, my jako rodzice jesteśmy takimi wytykaczami trochę błędów naszych dzieci. Nie wiem, czy zawsze tak mamy rację do końca, ale w waszym przypadku, jaka jest ta Kasia? Kasia to jest, powiem tak, moja kopia z domieszką myszy, nie? Czyli... Mieszanka wybuchowa. Nie, ale raczej się zgadzamy. To jest fajne, dobry człowiek przede wszystkim. Nie? To jest taki dusza człowiek, nikogo nie skrzywdzi. Pamiętaj, że słucham, prawda? Tak, no nie, to tak by cię tutaj nie było. Nie, kumpluję się z nią praktycznie od urodzenia, także jest fajnie. Ja wyznaję w domu też taką zasadę, wiesz, nie mówię tego głośno przed swoimi synami, ale jak zdarzy się im potknąć jakiś błąd strzelą, to tak sobie myślę, no nie można po nich krzyczeć, bo mają geny po rodzicach. Dokładnie tak można. Czego można wam życzyć? Na pewno życzę wam szybkiego odblokowania scen, żebyście mogli się pojawić, spotkać z tą publicznością, żebyśmy mieli okazję wyjść na zewnątrz, ale być może macie jakieś takie branżowe, czy też bardziej osobiste życzenia na ten, no już nie tak całkiem nowy rok, bo to już luty, jakby nie spojrzeć. Znaczy, na pewno życzymy sobie sobie i wszystkim dookoła zdrowia, to na pewno. Takiej uśmiechu, chęci życia, chęci bycia jeden z drugim, bo tak się zrobiło już, powiedzmy, że szaro, pusto. A my lubimy i tak dziwnie jednak, się izolujemy, tak, prawda? A my lubimy jednak towarzystwo ludzi, lubimy drugiego człowieka. A tak, powiem szczerze, na co dzień czujemy się ze sobą dobrze, więc jest okej. Co mogę dodać oprócz tego zdrowia? No, przede wszystkim, żeby się jak ten świat znowu otworzył, bo widzimy teraz bardzo, bardzo wyraźnie, że jednak ludzie to są zwierzątka stadne.
że jedni bez drugich nie za bardzo możemy na dłuższą metę, nie? A mam nadzieję też taką, że jeszcze z Kasią troszeczkę namieszamy, bo chce się namieszać, chce się coś jeszcze zrobić, gdzieś coś pokazać i tego Tobie i wszystkim też życzę, żebyście jeszcze trochę namieszali. Tak. A żeby namieszać, czy też zamieszać, niekoniecznie tą łyżką w filiżance kawy, no to zapytam, czy są jakieś plany na najbliższy czas, aby pokazać się z nowym utworem, być może z nowym teledyskiem? Czy uda mi się pokonać lenistwo? To paradoksalnie w tych czasach, kiedy się siedzi w domu, to dziwnie brakuje czasu. No to dokończę robienie utworu dla Kasi na jej pierwszą płytę i zrobię wszystko, żeby ta płyta wyszła. Czyli domyślam się, że to będzie taka solowa płyta? Tak, to już są typowe piosenki moje. Czyli już mamy zespół Edka, mamy Edmans, mamy Emi Band i teraz jeszcze doszła do tego Kasia S. I kiedy Kasia S pojawi się na scenie, to widzisz się sama, widzisz się w towarzystwie tancerzy, tancerek, czy też nieodzownym elementem będzie ten przystojny dżentelmen z gitarą, czyli Edek Sikora? Znaczy się powiem tak, może mogę być tam sama, może być przy okazji dżentelmen, mogą być tancerki, jak mi się zachce, o tak powiem, jaki będę miała pomysł, tak się zadzieje na tej scenie, o, tak bym to Edek, no cóż mogę dodać, po prostu trzeba się starać i pokonać to lenistwo nie raz, nie dwa i nie trzy, aby wiesz... Bo to pojawienie się moje na scenie to będzie taki element scenografii. Dobrze robię, jak stoi jakiś stary zegar, jakiś antyk, wiesz, tak tutaj w tej izbie u Starki. No, ale nie, no, koncert będzie ciekawszy, nie? Że czasami jest tak, że wychodzą artyści na scenę, od razu pompują. Wszystko jest naraz, nie? Jest jeden numer, drugi, trzeci, czwarty, piąty i przy siódmym ludzie zaczynają ziewać. I nudzić. Sam wiesz o tym, że trzeba stopniować napięcie. No, tak jak dobry kryminał, wiadomo, na początku jest morderstwo, a potem tylko jest ciekawiej, nie? Byłem swego czasu na koncercie Stasia Sojki, tylko i wyłącznie on i fortepian. I tak mi się wydawało, nie moja bajka, pierwszy utwór, byłem zmęczony, więc myślałem, pierwszy utwór posłucham, drugi, no może już przyjdzie ten czas i się zdrzemmy, ale Stasiu tak fajnie prowadził ten koncert, że w zasadzie od trzeciego utworu wszyscy, nie tak. Tylko ja, zostali wciągnięci. Czyli tu jest to stopniowanie, którego, uwaga, można się nauczyć? Czy to jest coś, co się nabywa z latami praktyki? Jedno i drugie. Jedno i drugie, bo ja należę do ludzi nieśmiałych. Pamiętam zawsze w podstawówce, najgorsza kara dla mnie to wyjście, powiedzenie wiersza. Albo jakieś tam zaśpiewanie w chórze. A potem się przekonałem, że ktoś na ciebie patrzy, że coś jest między nami i słuchaczami. Jak to złapiesz, wyczujesz tą więź. Tą więź, to potrafisz na tej strunie zagrać. Nie? I to jest właśnie, człowiek się trochę uczy, ale też to się ma albo tego się nie ma. To jest tak zwana charyzma. Są postacie takie bardzo skromne, niezbyt ekspresyjne, ale na nich po prostu skupiasz uwagę, bo oni tą strunę znaleźli między odbiorcą. Jest ta ciekawość. Co on jeszcze zrobi, nie? I cię potrafi dalej zaskakiwać. Nie? I to jest to właśnie, czego byśmy sobie życzyli. A po tej działsze to... nie rozumiem, o co ci chodzi. Drodzy Państwo, Kasia i Edek. Zespół Edka dzisiaj razem z nami w izbie u Starki. Patrząc na to wnętrze, co przychodzi Wam do głowy? Moja prababcia, Agnieszka, było chyba nawet coś prawie to samo. Był piec, były takie identyczne, malowane właśnie krzesełka, taki stół, wszystko. A teraz z ciekawości zapytam, Edek, a o czym ty pomyślałeś? Bo być może zaowocuje to jakimś tekstem o izbie u Starki. Poczułem się bardzo u siebie, nie?
bo to u mnie tak w domu też było z początku, potem zaczęli te nowoczesne meble się pokazywać, ale była taka Oma, Stasiczek, Bibianna, gdzie jak rodzice gdzieś jechali na wczasy, zostawiali mnie u niej. No i było fajnie, bo u niej pachniało żurem, bo ona robiła żur, i świeżymi bułkami, bo jak ktoś przychodził po żur, to sobie mógł bułki kupić też, nie? I robiła mi na śniadanie zawsze bułka z masłem i kakao szale. I to wystarczyło, i to było takie mniam. I to są, jak się tego, zapachy, widoki, smaki dzieciństwa. To jest coś pięknego. I tego nie brakuje również w izbie u Starki. Dziękuję Wam ślicznie za poświęcony czas i wspólną pogawędkę. Dzięki serdecznie, pozdrawiamy. Wiosna razem z wiosną ty, rycerz z bajki, piękny sen. Mocno w głowie zawróciłeś mi, byłeś ze mną w noc i w dzień. Lato szybko przeleciało nam, zapach kwiatów, ty i ja. Już myślałam, że cię dobrze znam, nie tak. Zatańczymy tango jeszcze raz i spojrzymy prawdzie prosto w oczy. Zwarci w tańcu mocno mamy czas tej ostatniej nocy się odnaleźć. Zatańczymy tango jeszcze raz, jak za pierwszym razem, tak namiętnie. Może nie wygasła twarz, jakby cię nie było tu. Bardzo słabo swoją rolę grasz, ech ty książę z mego snu. Nasza bajka zaraz skończy się, tylko happy endu brak. Nic już nie mów, tylko przytul mnie, niech zostanie tak. Zatańczymy tango jeszcze raz i spojrzymy prawdzie prosto w oczy. Zwarci w tańcu mocno mamy czas tej ostatniej nocy się odnaleźć. Zatańczymy tango jeszcze raz, jak za pierwszym razem, tak namiętnie. Może nie wygasła Kolejne spotkanie podczas rozmów w izbie u Starki dobiega końca. Cieszę się, że już niebawem doczekamy się pierwszego małego, skromnego jubileuszu. Kto będzie naszym gościem w 10. odcinku programu i jakie tematy będziemy podejmowali? Tego wszystkiego dowiecie się śledząc nasz profil facebookowy, czy też obserwując kanał na portalu YouTube. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję i kłaniam się nisko. Tomek Cibła.